Cześć, tu Karolina. Przychodzę do Was dzisiaj z albumem w formie listów. Była to inspiracja na świecie pasji. Jeżeli ktoś tam ma zasubskrybowany kanał, no to już ją pewnie widział. Z tym, że jest trochę zmieniony. Dodałam napisy, bo wtedy no, tu bardzo długo ich szukałam, nie mogłam ich znaleźć. No i dopiero kilka dni później je znalazłam. No i też już wtedy miałam wizję, do kogo on poleci, więc do jakiejś koleżanki. I no i jest taki, no już całkiem skończony na tip top. Niedużo się zmienił, ale odrobinę. On jest w takim pudełku. To jest pudełko z Eco Scrapbooking. Tak jak mówię, to jest inspiracja dla świata pasji. Wszystkie materiały są stamtąd. I papier, i właśnie te albumy. I są tutaj i mamy tutaj w środku trzy koperty. Tutaj jest taka pieczątka z wosku zrobiona, żeby ten tak się nie ruszał na tej lince, żeby jej też nie odwiązywać. Ja je zrobiłam na supełek i one się po prostu zsuwają na bok. Inspirowałam się Lunar Sun Creation. Ona dawno, dawno temu, z 3 lata temu, pokazywała właśnie taki album w formie listów i on mi cały czas siedział w głowie i w końcu jak zobaczyłam te papiery, to stwierdziłam, że to jest to i w końcu zrobiłam. I tutaj jest wodospad. Ten akurat jest taki w poziomie. Jesteś kochana. I kolekcja to jest galeria papieru. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, jak on się nazywa. Chyba różane wino czy coś takiego. A napisy są ze Minty Papers, do takiej granatowej kolekcji, która też nie wiem, jak się nazywa. Także tu jest wodospad otwierany do góry i tutaj jest album na te zdjęcia taki z Instaxa 10 na 10. Tutaj też trochę docięte, ale powinno się zmieścić. Tutaj są takie maty, też minimalnie trzeba by było je sobie dociąć, te zdjęcia. One tu mają 9 i 8, powiedzmy. Także ten wzorek tutaj zostanie to 9 i 8. Ale chciałam właśnie też, żeby te albumy miały różne rozmiary. No i tutaj taka mata na zapiski ozdobiona, żeby też nie było tak całkiem kraftowo. I tutaj poprzyklejam kompozycję z dodatków do wycięcia i też jest taka mata. Tutaj jest ciesz się. I tutaj są też takie tagusie albo na zapiski, albo na też takie docięte zdjęcia. I też jest taka mała kompozycja. Tutaj też troszkę podoklejałam tych rzeczy. I zamysł był taki z tymi tagusiami tutaj, że można to wykorzystać jako album na jakieś jedno większe wydarzenie, albo właśnie na jakieś trzy mniejsze. Wtedy na tych tagusiach można sobie tutaj zanotować, z jakiego to było wydarzenia. Tutaj. I tutaj w tym jednym jest magnes, bo zapomniałam, że będę używać tej wstążeczki i nareszcie już tego nie przyklejałam. I tutaj z kolei jest pionowy i tutaj też jest na te zdjęcia 10 na 10 wodospad. Tutaj bądź odważna, skromna, bądź sobą. Tutaj na dole też jest kieszonka.
też na matę 10 na 10. 11 na 11, czyli zdjęcia 10 na 10 spokojnie tutaj wejdą. Tak. I tutaj kolejne flapki, kolejne miejsca na zdjęcia. Tutaj zrobiłam taką kieszonkę z dwoma tagusiami. Tagusie są bez kokardek, bez niczego, żeby on tutaj się lepiej zamykał, bez obaw, żeby się zmieściło. I tutaj też jest harmonia. Ja tutaj mam taką matę też 11 na 11 chyba dociętą. Tak. Więc Wam będę pokazywać, jak to właśnie tutaj bez problemu to wchodzi. Ja tutaj nie dawałam mat, ponieważ te zdjęcia z Instaxa, one same w sobie mają maty, z tego co ja kojarzę. Więc wydawało mi się bez sensu tutaj dodawać właśnie jeszcze dodatkowo tego białego rantu. I dodatkowej jakby grubości, tylko dlatego, żeby ładnie wyglądało przed wręczeniem. I tutaj jest taki najgrubszy jakby, można tak powiedzieć. Tutaj dokleiłam też kompozycję z brzegu, bo tu mi brakło trochę papieru. Ale dzięki temu nie widać. I tutaj nie czekaj na cud, bądź cudem. Takie flapki też na jakieś notatki albo też docięte zdjęcie. I tutaj kochaj każdy dzień też. I też taka kompozycja. I też wszystko tu podniesione, żeby wyszło zdjęcie. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać, jak dojdą do tego zdjęcia. Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Również z miejscem na zdjęcie. No mi się to mega podoba. Ja bym, jakbym wkleiła tutaj te maty, to już bym nic więcej nie dodawała żadnego zdjęcia. Również kieszonka. I tutaj tak samo. Tutaj również miejsce na zdjęcie. I tutaj znaczysz najwięcej. I też, no tak powiedzmy na styk, ale też wejdzie. No ta mata jest 11 na 11, więc to też jest zapas. Tutaj również maty w dwóch wysokościach, żeby było je widać. I taki dłuższy tak. Dwa tagi. I te tagi wycinałam takim z DP Craftu, tym potrójnym takim. Z trzema wysokościami, a tutaj wykrojnik do tego jest z Creative Expression. Także tak to wygląda. Tak, tak, tak. I tak. Ostatnio też jeszcze robiłam mniejszą wersję takiego albumu. Także też za niedługo. Też za niedługo wrzucę. I tamten filmik był, znaczy tamten album był na jedno wydarzenie takie, więc tylko jedną taką kopertę z tego robiłam. I tutaj one są tak oklejone. Tu mi brakło też jedynie takiego paseczka, więc dokleiłam. Ale myślę, że to nie szkodzi. I tak to się prezentuje. Jest spokojnie też miejsce na włożenie ręki. Także to tyle w tym filmie. Dajcie znać, co myślicie. I do następnego razu. Cześć!